Przed dzisiejszym nagraniem na dłuższą chwilę szukałem portfela, bo przyznam szczerze, że ostatnio rzadko go używam Tylko, że w kieszeni mam smartfona, a portfel portfel był w plecaku. Awaryjnym, ewakuacyjnym. Dlaczego? Dlatego, że moim odkryciem była z jednej strony rządowa aplikacja m czyli mam tutaj dowód osobisty i prawo jazdy, którym się mogę legitymować, gdyby mnie ktoś na rowerku zatrzymał, nie daj Boże, albo gdybym poszła od żony samochód i gdzieś się pojechał. Co więcej, no, płatności dokonuję smartfonem od dłuższego czasu. No i dzisiaj powiem dokładnie. Jak to się dzieje i dlaczego uważam, że faktycznie mogę bezpiecznie zostawiać portfel w domu, gdy załatwiam sprawy? Ci, co mnie znają, wiedzą, że na tym kanale jest o gadżetach. Jestem Bernard Fruga, który prowadzi Was i siebie przy okazji przez świat cyfrowy. No i dzisiaj o tym w jaki sposób smartfon, a w moim przypadku konkretnie iPhone, zastąpił portfel. I to skutecznie zastąpił, dlatego że w tym momencie, gdy wybiegam z domu, każdemu z nas raz na jakiś czas zdarza wybiec z domu w ostatniej chwili, to już nie zastanawiam się, gdzie są klucze, portfel i smartfon. Nie. Gdzie jest smartfona, a kluczek mam i tak przypięty do scedoryka, który zawsze mam przy sobie. Trzy tematy z tym związane. Po pierwsze oczywiście płatności. To można powiedzieć najważniejsze, najprostsze. Dla mnie przyjemność tej płatności Apple to nie tylko to, że nie muszę kart nosić, to nie jest akurat niewielki problem, ale to, że bez względu na kwotę płatności płacę bez pinu. Zaraz, zaraz, wiesz, to jest korzyść, czy to jest chyba niebezpieczne. No nie, moim zdaniem zabezpieczenie tutaj tego smartfona, podwójne kliknięcie i wyświetlenie karty, którą potem zapłacę, jest wystarczająco mocne. Zresztą tutaj o zabezpieczeniu tego smartfona to jeszcze sobie chwilę później powiem. I tutaj mam z jednej strony moją kartę ING, z drugiej strony mam Revoluta, czyli kartę, którą zwykle używam, jak gdzieś tam jadę, czy do córki, do Hiszpanii, czy gdzieś sobie za granicę raz na jakiś czas wyskoczę i po prostu. Przybliżam smartfona do czytnika. W Polsce wszędzie mi do tej pory to działało bez najmniejszego problemu. Za granicą dużo tego nie używałem. Ktoś gdzieś zwrócił uwagę, że w jakimś kraju raz na jakiś czas system blokuje się, wymaga pinu. Być może w Polsce mi się nie zdarzyło i w Polsce działa to niezawodnie. Także to pierwsza sprawa czyli nie muszę nosić portfela, bo tak, po pierwsze gotówki praktycznie już nie używam, natomiast kartę kredytową mam w komórce. Natomiast drugi powód noszenia portfela no to oczywiście były te wszelkie dokumenty, czyli no, dowód osobisty, prawo jazdy, karta dużej rodziny. Ktoś mówi, no tak, ale wiesz, no nie ma obowiązku noszenia dowodu osobistego. To prawda, ale jeżeli prowadzisz pojazd mechaniczny, no to masz obowiązek się wylegitymować przed funkcjonariuszem. No i wolałem ten dowód osobisty mieć przy sobie, tak. Prawo jazdy nie muszę mieć, dowód wystarczy, bo mnie sprawdzą. Natomiast w tej chwili okazuje się, że ta aplikacja M-Obywatel, w której jest i dowód osobisty, i prawo jazdy, i jak w moim przypadku też karta dużej rodziny, wystarcza w tych sytuacjach, w których muszę jej używać. Nie, nie, to nie wystarcza w każdej sytuacji, czyli mówię o tej sytuacji, gdy mnie, nie wiem, policjant będzie sprawdzał, czy będę musiał na wizo, na wizo odebrać na poczcie, czy gdzieś tam się wylegitymować w jakiejś tam sytuacji urzędowej, ale nie w urzędzie skarbowym, nie w sądzie, to nie działa, nie oczywiście na granicy, nie przekroczę też granicy, nie u notariusza, tak, M-Obywatelem się nie wylegitymuję u notariusza oraz nie uzyskam duplikatu karty SIM operatora komórkowego. To są podobno te główne ograniczenia, gdzie M-Obywatel nie działa, natomiast jak słyszysz, no, w tych miejscach, o których przed chwilą mówiłem, prawdopodobnie jestem dość rzadko. Czyli to był ten drugi temat, czyli M-Obywatel. Mówiłem, że trzech tematów dzisiaj dotknę, no bo tym trzecim tematem, no, to jest bezpieczeństwo tego urządzenia. Skoro stwierdziłem, że zastępuje mi portfel, no to co, zgubię gdzieś, ktoś mi może wyjmie z kieszeni w wukatce, czy mi wypadnie ten e, telefon z kieszeni. Podpatrzył, jakie ja tej pin wpisywałem, te cztery, cztery tutaj, e, cyferki pinu i, i jest w moim systemie, tak? No właśnie. W związku z tym, dla tych z Was, którzy pójdą moim tropem, to też polecam naśladowanie mnie, jak, jak brzmi, tak, naśladujcie mnie, kochani, no ale dobra, naśladowanie mi jeszcze jednej rzeczy. Ja na moim iPhone'ie nie mam PIN-kodu 4, 6 czy tam 8 znakowego, mam hasło alfanumeryczne. Jest to dość długie hasło na kilkanaście znaków, są tam też znaki specjalne, więc oczywiście w momencie, gdy raz na jakiś czas system domaga się hasła, no to Chwilę to zajmie, ale słuchajcie, to naprawdę nie jest wielki problem, że gdzieś w którymś momencie w sklepie, gdy jesteś w kolejce, musisz to hasło wpisać. Natomiast, w moim przekonaniu, w przekonaniu kilku innych osób, które są dla mnie autorytetem, to, żeby się logować na swojego iPhone'a hasłem alfanumerycznym. Poza tą, tym znakiem biometrycznym, to znaczy ja tutaj mam iPhone'a, gdzie mam, jak widzicie, Touch ID, czyli loguję się odciskiem palca. W innych iPhone'ach jest Face ID. Podobno Face ID jest bardziej bezpieczne. Moim zdaniem Touch ID, jak na mojej potrzebie, jest wystarczająco bezpieczne. Czyli tutaj nie tylko to, że wrzuciłem karty kredytowe, nie tylko wrzuciłem dokumenty do iPhone'a, ale też zmieniłem sposób logowania się na hasło alfanumeryczne. To tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Mam nadzieję, że dla niektórych z Was będzie to inspirujące, bo być może, podobnie jak ja kiedyś, przeżywacie tą sytuację, że wylatujecie rano z domu. O jej, portfel, gdzie jest portfel? To jeszcze jak wrócicie i go znajdziecie, to jest ok, ale mam takich członków rodziny i znajomych, co tracą czas, bo nie wiedzą, gdzie jest ten portfel. Natomiast gdzie jest smartfon? Zwykle wiedzą, łatwiej jest też ten smartfon gdzieś tam wywołać, żeby go znaleźć. Także to tyle na dzisiaj. Jeżeli materiał się podobał, to zachęcam do łapki w górę. Oczywiście, że jesteś nowym widzem na moim kanale, to subskrypcja kanału. No i jak zwykle komentarze pod tym materiałem zawsze są mile widziane. Pogodnie się pozdrawiam.